Hej, zapraszam Was dzisiaj na film z zamówienia wrześniowego katalogu Avon. W tym katalogu zrobiłam małe zamówienie, bo dosłownie tylko 6 produktów, ale chciałabym właśnie pokazać. Moje zamówienie, przechodzimy do niego. Pierwszą rzeczą jest peeling do twarzy. Pisze delikatny peeling do twarzy z witaminą E 100 ml za 7 zł, bez grosza oczywiście. Kupiłam go na outlecie, także byłam ciekawa, przetestuję i zobaczymy. Dalej mam takie skarpetki. Teraz idzie jesień, to akurat się przydadzą. Zaraz tutaj rozpakuję i pokażę. One były kupione w akcji ze wstążką i cały dochód kupowanych produktów z tej akcji z wstążką przeciwko rakowi piersi jest przeznaczony na tą kampanię w 100%. Skarpetki wyglądają tak o. Rozmiar jest uniwersalny oczywiście, takie fioletowe z tym znaczkiem tej kampanii. Ja już kupowałam te skarpetki w Avonie i one są bardzo fajne, cieplutkie i kosztowały 15 zł, równiutko. Także stwierdziłam, że kupię i wspomogę akcję. Dalej mamy kredkę do oczu. Przepraszam. To jest tak z tej edycji limitowanej i której wtedy mi się nie udało zamówić. Czyli ta Amber, First Amber. Taka kredeczka. Tak ona wygląda. Zaraz zrobię swatcha. Tak wygląda. Taki niby to brąz, ale taki cieglany dla mnie kolor. Także kredeczka i ona już była teraz po 14,99 chyba. Drugą kredkę natomiast kupiłam żelową w kolorze nude z myślą, żeby jej używać na linię wodną. Tu jest oznaczenie, jest napisane nude, nie wiem czy to będzie widać. Kredeczka tak wygląda. Cielista, zrobię swatcha. Tak wygląda swatch, taka zwykła cielista kredka. Dalej mam już dwa ostatnie produkty i będą to dwie paletki cieni do powiek. W tej edycji w sierpniowej była, czy też Team Water, czy Team Fire. Mi się najbardziej spodobały z tej wodnej. Także zamówiłam dwie. I one były po 34,99. A z tego względu zamówiłam, że widziałam swatcha u Gabrysi Witek na kanale i że bardzo fajne wychodzą swatche, mocno napigmentowane. Tak wygląda volume 2 i zaraz zrobimy swatche. Jak to pokazać?
są te dwa pierwsze. Teraz kolejne dwa. Ładnie wygląda to. O. Spójrzcie, jakie ładne kolory. Jedno pociągnięcie i tak napigmentowane są. Uważam, że są bardzo fajne. Zobaczymy, jak się na oku będą sprawdzać, ale myślę, że nie będzie problemu. Dalej mam Volume 1, też taka wodna, tutaj będą bardziej zielenie, a że ja zielony kolor bardzo lubię, więc o, tak wygląda w środku. Kartonowe pudełeczko, bez lustereczka, zamykane na taką gumeczkę. Teraz sprawdzimy swatcha tych na drugiej dłoni. O, jaka ładna zieleń. A to taki, można powiedzieć, bazowy kolor. Kolejne dwa. Niebieski. O, ten jaki ładny. Ten wcześniejszy, taki mało ten. Dołożymy go. O, teraz lepiej. Także tak wygląda już kolory z tej paletki. Bardzo mi się podobają. Także tak wyglądają kolorki. To jest paletka Volume 1, a tu jest paletka Volume 2. Także takie fajne kolorki. Z tej ognistej to były kolorki takie bardziej w brązy, czerwienie. Ja w czerwieniach się nie bardzo lubię, także tamte paletki sobie odpuściłam. No i to byłoby całe moje zamówienie z katalogu wrześniowego. Jeśli Wam się film spodobał, zostawcie kciuka w górę, komentujcie, czy coś zamówiliście z tego katalogu. I jeśli jesteście nowi, to zasubskrybujcie mój kanał, będzie mi bardzo miło i będzie to mnie motywować do dalszego nagrywania. Na razie to wszystko, miłego dnia życzę i do usłyszenia. Cześć!